Jest stres, bo wiadomo, jest to dla mnie nowość. Czy jest szansa, że będziesz kiedyś sędziował na Prime? Tych rzeczy nie mówiłem raczej w żadnym wywiadzie, także masz naprawdę ekskluzywny content. Szanowni Państwo, przywitajmy, a w zasadzie strzyże mnie w tym momencie mobilny Golibrota! Cześć, w tym materiale mamy dla Was kilka smaczków, które zobaczycie z wyjazdu na Fame 20. Wspólnie z zawodnikami, organizatorami i sędziami przygotowałem dla Was materiał, w którym dowiecie się rzeczy, których jeszcze internet nie widział. Ale nie będę się rozgadywał, zapraszam na mój materiał w wersji Q&A. Nie miała fajnego kręgu, który sam sobie prosto na koszulę? Szanowni Państwo, witam tutaj w jaskini Golibrody. Najbardziej szalona fryzura, jaką robiłeś? Krop. Najbardziej szalona to krop. Taki chamskich krop, że z maszynką odcinasz grzybkę na linię krótkiemu i tu teksturujesz i tak chodzisz. Co jest szalonego z tym? Przez parę lat chodziłem w takim kropie. Ile czasu robili ci warkocze? No, z półtorej godziny. O, to Filipka ogarnęła w 40 minut niecałe. No, ale ja za długie włosy miałem. Nieraz miałem sparing czy coś, co mi po prostu wpadały w oczy. Nawet jak na żele brałem. Nieraz się nadziałem na jakieś uderzenie, przez to, że wiesz, włosy wpadły do oka i trzeba było coś wymyśleć. Dobra, zadam ci pytanie prywatne. Kogo uważasz za największego głupka na influenceriadzie? Uważam, że jeszcze nie został odkryty. Kto będzie, jak wygra turniej? Jakbyś miał, nie, że jak miałbyś obstawę, tylko twoim prywatnym zdaniem. No to jest tak wyrównane, że nie, jeden ma lepsze warunki, drugi ma jakieś większe doświadczenia. To są friki, dla mnie to nie jest tak łatwo wytypować. Nie? To jeżeli masz zawodowca i wiesz, a tutaj nie wiadomo, czy ten nie wyjdzie z jakąś kontuzją na przykład, albo nawet małą, drugi czy trenował, bo oni raz trenują, raz nie. Nie udzielasz wywiadów? Nie, bo jakby nie ma takiej potrzeby, powiem szczerze. Ja jestem jakby śpiewakiem przede wszystkim. Śpiewak. Announcer Fame, lektor, nauczyciel śpiewu i emisji głosu. Żyje muzyką, żyje z muzyki, albo po prostu żyje głosem. No to co, robimy baskata przy 5000? Przy 5000 na live robimy baskata. O kurczę, to szybko strzyż, zanim się uzbiera tyle. Stresujesz się, nazwijmy to w cudzysłowie, występem? Znaczy no, jest jakaś trema, musi być, bo jeżeli nie ma, to wiadomo, ta czujność, koncentracja nie jest na takim poziomie, jakim powinna być. Więc jakby ta trema, ten stres jakby, no jest, zawsze obecny. Teraz jest kwestia jakby pracy z nim, polubieniem się z nim jak z kumplem, w stylu okej, wiem, że jakby musisz być, bo to wiadomo tam, nie wiem, albo się przejęzyczę, albo jakaś tam spółgłoska nie wybrzmi, ale to nie jest tak, że mnie to jakby paraliżuje, bardziej stres, tremę traktuję jako jakiś taki, jak paliwo, o. Jest stres, bo wiadomo, jest to dla mnie nowość, wiadomo, że ten stres związany z oczekiwaniami, czy nawet sam sobie, wiesz, narzucasz ten stres, bo chcesz się dobrze zaprezentować i wygrać. Także jest to taki przyjemny, pozytywny stresik. O, ile walk pan Jarosz już sędziował? Ile już sędziowałem, czy tak. Ile będę sędziował? Ile już sędziowałeś? Sędziowałem, masz 250 rocznie, 5 lat sędziuję, około 1000 na pewno. Czego najbardziej się obawiasz w swoim rywalu? Wiesz co, ja nie obawiam się niczego, jeżeli chodzi o rywala, bardziej się obawiam o siebie i to, czy zaprezentuję się z takiej strony, z jakiej mogę się zaprezentować, nie? Bo tak jak już nieraz mówiłem, ten cały stres potrafi sparaliżować i sprawić, że cały plan, który masz taktyczny, nie ułoży się tak naprawdę po twojej myśli, i tego się najbardziej boję, bo wiem, że jestem dobrze przygotowany, mam fajny plan i jeżeli będę się jego trzymał i będę robić to, co powinienem robić, to na pewno będzie to fajna walka, nie? A kiedy odkryłeś ten swój dar taki do
freestyle'owania. Ciężko mówić o odkryciu daru, to jest bardziej kiedy się wziąłem za to, żeby się tego nauczyć. To było jakoś końcówka podstawówki, początek gimnazjum. No i tak od tamtego czasu to jest ze mną jakby nieodłączny element mojej osoby, bo zaczęło się od bitew freestyle'owych. Później jak już skończyłem tą bitewną karierę freestyle'ową, osiągnąłem wszystko co się dało na freestyle'u w Polsce i zacząłem na TikToka wrzucać te swoje freestyle'e. To cały czas ten freestyle jest gdzieś tam u mnie obecny i dobrze, bo lubię to i zawsze lubiłem we freestyle'u to, że ja jako osoba leniwa z natury, jak się freestyle'uje, to nie trzeba żadnego tekstu sobie napisać, przygotowywać, tylko po prostu wchodzisz i freestyle'ujesz i to dla mnie jako leniwej osoby, której często się nie chce czegoś przygotowywać wcześniej, jest bardzo fajnym rozwiązaniem, a jednocześnie myślę, że jestem raczej kreatywną osobą, kreatywną, ale leniwą, więc to jest idealna dziedzina, w której można być leniwym, jednocześnie kreatywność jest tutaj atutem. To przyjmują poniżej 40 roku życia? Siemano! Zapiekanka, hamburger czy co? Daj kartkę podpisać. Możesz ten challenge kontynuować z następnymi osobami, które będziesz ścinał i możesz na wejściu mówić, że warunek jest taki, że na 5000 leci baskat. Ostatnio tutaj mówił Edzie, że na 5000, jak będzie na live, to zgoli się na baskata też. Przyjmujesz jego wyzwanie? Za mało czasu jest, żeby robić chyba tego baskata, co? Nie, baskatą ci szybciej zrobić ci się wydaje. Tylko przeciągnąć maszynką kilka razy. A co z warkoczami? No to wtedy byś nie miał tych warkoczy. Albyś trzeba najpierw rozplątać, co? Nie, tak on byś siacha, wiesz. Na żywca, w żywo cię. Jaka była najtrudniejsza walka do sędziowania? Sportowo, no to na Babilonie już kiedyś mówiłem o tym. Real Madryt to chyba cisnął Kierasowi tutaj od jakiegoś, co to znaczy? Kieras mówi, że nie lubi prezent. Też Barcelony, tylko to jest prezent od syna i musi to nosić, założył. Raz w miesiącu młody Bandura mu to kupił, ale tak to nienawidzi tej Barcelony, nie? Zobaczymy się na kolejnej walce w Fame. Jak przyjedziesz, no to się zatrzymy, nie? Wiadomo. Nie, ja mówię, czy ty będziesz walczył kolejny raz. Spokojnie, mam podpisane na 5 walk, także na pewno się zatrzymy. Czy będziesz kontynuować karierę Fame MMA? Myślę, że tak. Ja jestem w treningu cały czas, kontrakt jeszcze mam. Także jak najbardziej, tylko przyznam wam tak zakulisowo, że nie jest łatwo o rywali dla mnie, który byłby jakoś atrakcyjny medialnie i który byłby mojej wagi i moich gabarytów. Myślę, że ja bym walczył częściej, gdyby ci rywale się znajdowali. No był jeden rywal, z którym tam była dogadywana walka, ale w końcu się wykruszył, uruchomił sobie standardowy zestaw wymówek. Najpierw mu stawka nie pasowała, więc wynegocjował lepszą stawkę. Nie pasowała mu formuła, nie chciał MMA, chciał K1, zgodziliśmy się na K1. Nie pasował mu termin, zgodziliśmy się na inny termin i on ostatecznie i tak zrezygnował. Ja jestem gotowy do walki tak naprawdę cały czas, jestem w treningu, ale no problem jest z tymi rywalami. Będziesz sędziował cały turniej? Na pewno będę sędziował finał. To już mam tam uzgodnione, że skoro jestem na Fejmie już 20 gal od samego początku, no to jednak mogę ten finał spokojnie posędziować, a zobaczymy kto w nim będzie i pół finał może tam podzielimy, my tak w sumie się dzielimy porówno. No dobra, to za to niewygodne pytanie. Co naprawdę się stanie, jeśli Tuzio cię zdeklasuje? Ale mam, jeśli mnie zeklasuje, tak, bo ja ci powiem, że mnie nie zdeklasuje, ale jeśli mnie zdeklasuje, tak? Mhm. No to nic, no co, no zdeklasujemy, no okaże się lepszy, podam mu dłoń, życzę powodzenia i tyle, no takie jest życie, Boże najdroższe. No, jak ja bym uważał siebie za zawodowca, to szczerze, nie mógłbym tenerowi swojemu spojrzeć w oczy, czy ludziom, którzy się tym zajmują na co dzień, no bo Boże najdroższe, ja obok zawodowca nie stałem. Jaki jest procent tego, że ja wyjdę i nagle się okaże nowym McGregorem? No praktycznie znikomy, nie? Także wiesz, no to chodzi o to, żeby być pewnym siebie, mieć duże ego, ale umieć też realnie spojrzeć na daną sytuację. Czy jest szansa, że będziesz kiedyś sędziował na Prime? Nie, nie będę. A dlaczego nie? Bo nie podoba mi się, co się tam dzieje po prostu. A jak mi się coś nie podoba, to nie muszę w tym uczestniczyć. Jakiej zasady życie nie złamiesz za żadne pieniądze? Alkohol, nigdy już nie sięgnę po alkohol. Żadne używki, żadne narkotyki i seks przedmałżeński. Jeszcze raz to ostatnie. Usłyszałeś. Tych rzeczy nie mówiłem raczej w żadnym wywiadzie, także to masz naprawdę ekskluzywny content. Jakbyś miał jedną wiadomość przekazać do całego świata w ciągu 15-20 sekund, co byś mu powiedział? Żyj i daj żyć. Tyle. Żyj i daj żyć. Prosto i konkretnie. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. W tym miejscu chciałem wam serdecznie podziękować za to, że przez te 4 dni
było was ponad 500 tysięcy osób na live'ach. I że naprawdę nie mogę doczekać się kolejnej edycji Fejmu 21, która odbędzie się 18 maja w Gliwicach. Serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.